Przed wieloma miesiącami Jarek obiecał, że wróci na YouTube dopiero, gdy przedstawi niezbite dowody na to, że nie znęcał się nad własną matką. Oczywiście oszukał widzów. Deko Gangster włączył za to komentarze pod jakże zacnym filmem, gdzie pokazuje nam, jak wygląda śnieg. Widzowie nie zawiedli i od razu zaczęli w komentarzach wspierać Jarka. Dość powiedzieć, że Jarek cierpi na pewną osobliwą chorobę genetyczną, charakteryzującą się posiadaniem dwóch lewych rąk. Na tą zdradliwą chorobę chorowało wielu przodków Jarka w linii męskiej. Mimo przeciwności losu, to właśnie na Jarku spoczywa obowiązek zapewnienia swojej konkubinie przysłowiowego kieliszka chleba, aby nie doszło do sytuacji, jak w pewnym tanim hostelu nad morzem, gdy Iwonka, widząc flaszki wódki u czterech ukraińskich współlokatorów, niewiele myśląc, dosiadła się do nich, wysyłając Jareczka niczym małego chłopczyka na plażę, aby pobawił się w piasku. I na nic zdały się lekcje karate, na których przez lata bobolski ninja trenował z Barbarą. Jarek, niczym posłuszny siedmioletni Jaruś w spodniach na szelki, opuścił pokój hostelowy.